Dzień dobry, nazywam się Wojciech Sierpotowski, jestem z firmy Elkamp i chciałem Wam przedstawić klimatyzację. Klimatyzację, która jest dosyć ciekawa, ponieważ klimatyzacja, która montuje się nie na dachu, a w oknie bocznym. Jest to nowość, którą wprowadziliśmy w tamtym roku. Jest to przenośna klimatyzacja na 230 V. W każdej przyczepie można zamontować, jak widać, taką klimatyzację. Klimatyzacja dzieli się na dwie jednostki. Jedna ta, którą tutaj widać w środku, oraz ta, która jest na zewnątrz. Jest połączona to jednym takim kablem, gdzie ten czynnik sobie działa. Jest to bardzo ciekawa propozycja pod stacjonarne użytkowanie przyczep. Ponieważ jest to klimatyzacja, która ma tylko raptem 900 W, czyli to wcale nie jest mocny klimatyzator, który szybko nam schłodzi pomieszczenie, ale klimatyzator, który będzie działał przez dłuższy czas, non-stop i powoli, sukcesywnie wymieniając to same powietrze, schłodzi nam pomieszczenie przyczepy. Jest dosyć ciepło. Dzisiaj ten klimatyzator sobie chodzi, jeszcze nie na maksa. Przyjemnie się przy tym rozmawia, w miarę cicho. Ma wersję sleep, czyli można dać na minimalne obroty i jeszcze wyłączyć panel, więc wtedy w ogóle praktycznie jej nie słychać. A wtedy, kiedy potrzebujemy szybciej schłodzić, dajemy na maksa, wtedy faktycznie ten wentylator działa dosyć szybko. Na potrzeby tego filmiku zamontowaliśmy tą klimatyzację i uwaga, trwało to raptem, Sebastianie, potwierdzisz, może 25 sekund razem z wyciągnięciem ze tego stędu obok. Więc mówimy tutaj o klimatyzacji naprawdę przenośnej. Jest wiele sposobów na użytkowanie jej, bo oprócz tego, że używamy sobie to tutaj w przyczepie, czy w kamperze, czy w busie, kamperwanie. Tak, jeszcze mam klienta, który kupił sobie do domku holenderskiego, który ma stacjonarnie gdzieś nad jeziorem i razem, kiedy jedzie tam, to sobie ją zabiera i używa tam stacjonarnie, więc naprawdę bardzo ciekawe użytkowanie tego, różnorakie. Uważam, że jest to świetna propozycja dla klientów, którzy nie wymagają bardzo dużego schłodzenia pomieszczenia, a wystarczy to przełamanie temperatury i już się czują komfortowo. Ja siedząc teraz tutaj, czuję ten zimny powiew i powiem szczerze, już bym podwyższył tą temperaturę, bo uważam, że jest tutaj za zimno. Jeśli ktoś obawia się tego produktu, to mogę tylko potwierdzić, że bardzo sprawnie działa. Mam klientów, którymi rozmawiałem i uważają, że naprawdę jest świetny. I może przekonać jeszcze tych niedowiarków tak naprawdę cena tego urządzenia. My jeszcze w tej chwili sprzedajemy go poniżej 3000 zł, bo 2900. Niestety teraz musimy podwyższyć ceny, ale myślę, że ona nie będzie większa niż 3500. Czyli w tej granicy 3500 no nie znajdziemy żadne inne urządzenie klimatyzacyjne, które faktycznie jest klimatyzacją. Nie mówimy o nawilżaczach powietrza, tylko o faktycznej klimatyzacji. Więc fajnie, naprawdę polecam sprawić sobie takie urządzenie. Oczywiście dostępne jest u nas na stronie internetowej www.elkamp.pl. Gorąco polecam. W tej chwili jeszcze są dostępne. Zobaczymy, co przyniesie nam środek roku. Wojtku, to może pójdziemy i pokażemy od zewnątrz. Oczywiście, zapraszam. Jesteśmy teraz po drugiej stronie, czyli na zewnątrz. Jak widać, ta jednostka od zewnątrz jest zamontowana na przyczepie. Bardzo fajnie ona tutaj przylega. Proszę zauważyć, są zrobione odbojniki. Także tutaj nie ma możliwości, żeby uszkodzić przyczepę. Tutaj jest ten element, który przechodzi do środka. On jest elastyczny, także tutaj nie ma obawy, że go uszkodzimy. Nam się udało spokojnie zamknąć okienko na zamek, także jest to w miarę szczelne. Oczywiście to nie jest idealne, ale to powietrze się nie miesza, więc spokojnie urządzenie może wymienić to powietrze i w końcu schłodzić nam środek, tak jak trzeba. No dobrze, Wojtku, to pokażemy, jak to się szybko demontuje. To się demontuje bardzo szybko. Ja tylko jeszcze nadmienię, że całe połączenie elektryczne to jest tylko i wyłącznie ten jeden kabel. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Po odkręceniu takich adapterków od środka, tutaj są takie śruby, tak naprawdę demontaż wygląda bardzo
bardzo łatwo. Już urządzenie mamy wyciągnięte. Demontujemy jeszcze tutaj te dwie śruby po to, żeby oddzielić jeden od drugiego i możemy spokojnie sobie schować to do bagażnika, do samochodu, gdziekolwiek chcemy. No i ciężkie nie jest chyba. Tak nie? Jest. A montaż? Już. No i tylko trzeba przykręcić te adapterki i zamknąć okno i jesteśmy... I podłączyć tylko tą jedną wtyczkę. Dokładnie. A tych, których zainteresował ten film i ten produkt przede wszystkim, zapraszamy do Wojtka Siepotowskiego, do firmy Elkamp albo na stronę www.sklep.elkamp.pl. Serdecznie zapraszam.